Witam, przedstawiam bezprzewodowy licznik Sigma BC10.0. Jest to środkowy model z nowej gamy Sigmy, w której skład wchodzi 5 liczników, od 5.0 do 14, gdzie numeracji modeli odpowiada ilość ich funkcji. Liczniki występują w wersji przewodowej WR i bezprzewodowej WL, do której polecam dopłacić. Wygląda to lepiej, łatwiej się instaluje, nic się nie plącze, a baterie starczają na naprawdę długo. Szczególnie, że wyczerpujące zasilanie podświetlenie mają dopiero modele 12 i 14, które działają na większych bateriach 2450. Pozostałe liczniki wyposażone są w standardowe pastylki 2032. Wielkość baterii ma też wpływ na zasięg liczników. Te z mniejszymi mogą utrzymać łączność na 70 cm, wyższe modele na 90. Uważam, że 10 to najlepszy wybór, jeśli chodzi o stosunek możliwości do ceny. Podobnie do 8 posiada już całkiem duży i wyraźny wyświetlacz, większy niż odmiana 5.0, od której jest tylko troszeczkę droższa. Za wyborem 10 przemawiają też dodatkowe możliwości, z których przynajmniej ja korzystam dość często, jak pomiar temperatury zewnętrznej i prędkości maksymalnej, która motywuje do szybszej jazdy. Z kolei odmiana 12 i 14 to już duży przeskok cenowy, a ich kolejne funkcje raczej nie będą przydatne do zwykłej, amatorskiej jazdy. Wszystkie nowe liczniki Sigmy posiadają certyfikat wodoszczelności IPX8, więc nie musimy się obawiać jazdy w trudnych i mokrych warunkach. Obsługują 7 różnych wersji językowych i można w nich automatycznie ustawić najpopularniejsze rozmiary kół. Dziesiątka jest bardzo prosta w obsłudze i steruje się za pomocą jednego przycisku. Mierzy aktualną prędkość, dystans częściowy, czas jazdy, prędkość średnią i maksymalną oraz ich porównanie, godzinę, temperaturę, dystans i całkowity czas jazdy. Tak wygląda porównanie 10.0 z moim wysłużonym 16.16, który w dawnych czasach można było kupić za podobną cenę, ale za to ma moją ulubioną i niezbędną do życia funkcję mówiącą o ilości paliwa zaoszczędzonej dzięki jeździe na rowerze. Miałem już wiele liczników Sigmy i nie było z nimi żadnych problemów. Są bardzo popularne, akcesoria do nich są łatwo dostępne i myślę, że w tym przedziale cenowym ciężko znaleźć coś lepszego. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!